Około 100 młodych ludzi przeszło dziś po południu ulicami Suwałk. To uczestnicy Marszu ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mieli ze sobą banery i flagę w barwach narodowych. Po drodze wznosili okrzyki Bóg, honor, ojczyzna, cześć i chwała bohaterom. Żołnierze wyklęci, cześć ich pamięci. Nie czerwone, nie tęczowe, lecz Suwałki narodowe. Oraz raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę. Pamiętamy! 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 Cześć i chwała! Zebrani przeszli spod Dąbka Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach pod pomnik żołnierzy AK na skwerze przy ulicy Sejneńskiej. Po drodze zapalili znicze pod kamienicą przy ulicy Kościuszki, która po wojnie była miejscem kaźni Polaków. Pod pomnikiem żołnierzy AK głos zabrał Miłosz Jezierski, który przedstawił się nam jako pełniący obowiązki prezesa Młodzieży Wszechpolskiej w Suwałkach. W krótkim wystąpieniu przypomniał m.in. komu uczestnicy marszu oddają cześć i kim byli żołnierze wyklęci. Później zebrani zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem. Wspominamy dzisiaj ludzi, którzy swymi niezwykłymi czynami zapisali się w naszej pamięci. Stając naprzeciwko przeważającym siłom wroga się nie ugięli. Czując oddech komunistycznych psów gończych, kluczyli w przepastnych lasach niczym wilki, starając się przeżyć, ale i zarazem walczyć. Walczyć o wolność i godność, wartości, z których obdarł nas 70 lat temu niemiecki i czerwony okupant. Mimo iż byli skazani na porażkę i zdradzeni przez sojuszników, uznani za bandytów przez nielegalne władze, szykanowani, nie złożyli broni, walczyli do końca. A ci, którzy przetrwali, musieli ukrywać swoją tożsamość i czyny, których dokonali. Żołnierze wyklęci to żołnierze niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia, które od 1943 roku stawiali opór próbom sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Dziś w całym kraju obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.